Od bladego świtu mamy 16 września. Środa, więc już widać światełko w tunelu. Patronem odcinka jest Babirusa. W Meksyku i Papui nowej Gwinei święto niepodległości. W Polsce dzisiaj dzień blusa, więc wszyscy jesteśmy heroinistami. Międzynarodowo dzisiaj dzień ochrony warstwy ozonowej. Proszę nie deptać ozonów. A także europejski tydzień zrównoważonego transportu, więc ostrożnie na drogach. Dawajcie, 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 dokumenty wasze. W dawajcie wasze. Imieniny dzisiaj to czysta poezja. Zwycięża Abundanciusz. Tuż za nim uplasowali się Antym, Edda, Eufemia, Geminian, Innocencja, Ninian i Sędzisław. Pozdrówcie rodziców. Zobaczmy co się wydarzało. W 1497 roku mieszkańcy Darłowa mogli poczuć się jak Haitańczycy, bowiem miasto zostało zalane przez tsunami. W 1668 roku niezbyt udany król Jan Kazimierz słusznie zaprzestał rządów i zrzekł się tronu. W 1820 wynaleziono galwanometr. Dokonał tego Johann Schweiger, który na potrzeby dzisiejszej kartki jest Indianinem. Oczywiście bez planetoidy by się nie obyło. W 1868 roku James Watson odkrył Artemis 105 radości nie było końca. W 1882 roku w Weronie wielka powódź. Julia łowi ryby z balkonu. W 1934 Dar Pomorza rozpoczął rejs dookoła świata. W 1945 roku pokazano światu jeden z pierwszych komputerów, amerykański ENIAC. W 1976, trzynastokrotny mistrz Europy w pływaniu, niejaki Szarwasz Karapetian podczas treningu uratował 20 osób podróżujących trolejbusem, który wpadł do jeziora nieopodal rywania. W 1977 odbyła się premiera filmu Wielka Podróż Bolka i Lolka. W 1983 USA przyznały obywatelstwo Terminatorowi. W 1988 zaczęła się impreza w Magdalence. Rozpoczął się facelifting PRL. W 1993 wyniósł się z Polski ostatni bratni oddział Armii Sowieckiej. Porodówka historyczna, czyli na świat przyszli. W 1462 roku włoski filozof Pietro Pomponazzi. w 1507 Jia Jing, chiński cysosz, w 1895 roku znany kierowca samolotów Franek Żwirko, w 1919 roku południowo-koreański poeta Ku-sang. W 1925 kapitalny murzyński bluesman B.B. King. W 1943 pan Tomasz Knapik. 100 lat, panie Tomku. W 1949 pan Janusz Rewiński, bardziej znany jako Siara. W 1956 znany oszukiwacz David Copperfield. W 1970 odebrano poród Bolca. Za nie mogli zaś... W 1394 antypapież Klemens VII. W 1736 człowiek-termometr Daniel Gabriel Fahrenheit. W 1846 koreański święty Andrzej Kim Tae-gon. W 1874 kapitalny pędzlarz Maksymilian Gierymski. W 2012 norweska księżniczka Ragnhilda. W 2013 malezyjski komuszek Chin Peng. Na koniec tradycyjnie Filipus Aureolus Teoprastus Bombastus von Hohenheim, czyli Paracelsius i jego myśl dnia. Lepiej pić domesto z kolą, niż słuchać disco polo. Miłego dnia.